Cześć wszystkim, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Jesteśmy na portalu CIP i sobie poczekajcie. Artykuł napisał pan Mateusz Łysoń. Artykuł pochodzi z dzisiaj, 13.07.2023. Tej siły już nie powstrzymacie. W końcu nastąpił rok Linuxa. Czy kiedykolwiek myśleliście o porzuceniu Windowsa i przeniesieniu się na inny system operacyjny? Ja sobie to dodałem. W gruncie rzeczy wielkiego wyboru w tych kwestiach nie mamy. Ale patrząc po statystykach, pewna alternatywa zaczęła nieoczekiwanie zyskiwać na popularności, więc można to oznaka, że czas dominacji systemu Microsoftu powoli się kończy. To jest prawdą. Muszę powiedzieć, że tutaj pan właśnie dobrze mówi, że jest to prawdą. Już wam mówię dlaczego. Głupie reklamy. Dlatego, że na Steamie statystyki mówią co innego. Już nie jest tak dużo osób, które grają na Windowsie. Więcej jest na Linuxie. Dobra, jedziemy dalej. Popularność Linuxa osiągnęła rekord. Takich wyników nie uświadczyliśmy przez ostatnie 3 dekady, czyli 30 lat. Na rynku systemów operacyjnych sprzętów, debilne reklamy, oczywiście reklamy dla ludzi o niskiej inteligencji, w takich serwisach się pojawiają. I się zgubiłem. Na rynku systemów operacyjnych i sprzętów stacjonarnych zwycięzca jest tylko jeden. I jest nim Microsoft. Tak, system 100% inteligentny, jak mówi Bill Gates, jest tak inteligentny, że usuwał pliki i foldery, a także dokumenty i ważne pliki użytkowników swoich, a Microsoft za to nawet nie ponosi żadnej odpowiedzialności, rozumiecie? Usuwał wasze pliki, foldery, zdjęcia i inne rzeczy z waszych komputerów, system Windows, a Microsoft za to nie ponosi odpowiedzialności. Według mnie to każdy ma prawo wytoczyć protest sądowi i gigantowi. No. Windows od lat bowiem dominuje ten segment jako bezsprzecznie najpopularniejszy system, którego popularność od ponad roku wykazuje jednak tendencję spadkową. Nie dziwię się, każdy już ma dosyć tego. Co najpewniej nie ulegnie zmianie w przyszłości. System Microsoft zazwyczajnie nie może podobać się coraz większej liczbie użytkowników, którzy albo dostarczają na uproszczonych... Albo dorastają na uproszczonych interfejsach Androida lub iOS-a, albo mają zwyczajnie dość tego, co Microsoft robi z systemem. To jest prawda. Już wam wiele razy mówiłem, miałem problemy ze sterownikami od karty graficznej Radeon i inne rzeczy działy się w Windowsie. Pisałem do Microsoftu, dzwoniłem do nich, to mnie opierdalali, że linię im zawalam, bo są ważniejsi ludzie ode mnie, a to co ja opisuję, to oni sobie nie mogą tego zrobić i tak dalej. A to mam jakąś tam statystykę. Konkurencja z kolei nie śpi. I tyczy się to nie tylko do Apple, ale teraz ciągle rozwijanego systemu macOS, który jest do dupy. Zagrajcie sobie w grę na macOS-ie. Nie da się praktycznie. No. Który ciągle zyskuje na popularności. Przebił już dawno magiczną barierę 20%.
No to już coś jest. Nasz główny bohater, czyli Linux, wypada na tyle tych danych miernie ze swoimi 3,24%, bo przebija go na popularności nawet Chrome OS. No Chrome OS no niby jest dobry, powiem wam dlaczego. Dlatego jest dobry, dlatego że jest bardzo lekki, ale to też jest, to jest tylko kurde system przeglądarkowy na tej zasadzie działa i to nic więcej nie macie. No. I tym bardziej Mac OS 21,32 Windowsa 68,22, ale to fani tego właśnie systemu mają co świętować, bo właśnie po raz pierwszy udział Linuxa na rynku przebił poziom 3%. Wbrew pozorom nie jest to wcale przypadkowe. Wady i zalety Linuxa nie zmieniły się w dużym stopniu. Od wielu lat to nadal system dla wybranych. A właśnie tutaj się nie zgodzę z tą opinią, że to jest system dla wybranych. Jest to system dla każdego. Tylko po prostu przesiadka z Windowsa na Linuxa nie jest taka prosta, jak każdy sobie myśli. Ja powiem, że ja się w 2 lata przymierzałem do tego. Już na kanale robiłem film, jak długo mi to zajęło. I ja się przymierzałem, ale się udało. I powiem szczerze, nie żałuję i nie zamierzam wracać. To nadal system dla wybranych, których nie ograniczają aktywności na komputerze zarówno w czasie rozgrywki, jak i pracy. Niestety nawet jego największa zaleta, czyli najlepsza możliwa cena, czyli całe zero, nie wypada najlepiej na tle tego, że ten system dostępny jest na licencji Open Secure, czyli wolne oprogramowanie, open source i tak dalej. No. Nie ma oficjalnego wsparcia technicznego, nie jest specjalnie przyjazny dla użytkownika, gówno, prawda, tu się znowu nie zgodzę. Powiem tak, panie kolego, nie pisz pan głupot, jeżeli pan nie działałeś na Linuxie, bo to ten artykuł powinny pisać osoby, które działają co najmniej 10 lat na Linuxie, a nie jakaś osoba, która rżnie Windowsa non stop w dzień, że tak brzydko powiem. Dobrze, skończyliśmy. Nie ma oficjalnego wsparcia technicznego, nie jest specjalnie przyjazny dla użytkownika i gdyby tego było mało, wielu producentów nie przygotowuje specjalnie z myślą o nim swoich aplikacji, które przez to, że zupełnie nie działają albo wymagają od oprogramowania trzeciego do wirtualizacji oraz co dalszego działają nieco bardziej albo ciągle wcale. Innymi słowy, nie dla wszystkich jest taki darmowy system o otwartym kodzie źródłowym, albo ostatnio zaczął zyskiwać na popularności to, a to przez zwiększoną popularności przetwarzania w chmurze, przetwarzania w chmurze z sektorów edukacyjnych nawet i nawet gier dzięki firmie Valve. Granie na Linuxie, o to jest fajne, to jest ciekawe, granie na Linuxie przestało być aż tak problematyczne i przyczynili się do tego nawet high-endowcy Steam Deck, którego powstanie
zmieniło impuls w rozwoju oprogramowania Proton. No bo słuchajcie, co jak co, ale Steam Deck jest postawiony na Linuxie, a nie na czymś innym. No i dobra, i tu jeszcze jest koniec artykułu. No i przeoraliśmy sobie ciekawy artykuł na temat Linuxa. O. Ja powiem szczerze, według mnie cały czas jest rok Linuxa i to się nie zmieni. Świadomość, powiem wam tak, świadomość ludzka już się powoli zmienia. I ludzie już mają dosyć tych problemów w Windowsie polegających na blue screenach, awariach systemu, do tego takich rzeczach jak na przykład, że system usuwa wasze pliki, muzykę, zdjęcia, dokumenty, bo coś mu odjebało. Jeszcze powiem wam szczerze, że Microsoft nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności karnej, a powinien. Powinien mieć przymus sądowy oddania użytkownikom w formie finansowej zadośćuczynienia tego, że stracili swoje dokumenty, bo mogli niektórzy stracić na przykład plany budowlane albo inne ważne pozwolenia czy dokumenty, które były warte więcej niż ten zasrany system. I po prostu Microsoft się na takie rzeczy zabezpieczył prawnie, żeby nigdy ich nie ujebano za to. Powiem szczerze, mam nadzieję, że kiedyś doczekam tego roku, że będą wielkie nagłówki w telewizji i w radiu o tym, że Microsoft ma wypłacić wszystkim swoim użytkownikom ileś miliardów dolarów albo bilionów. Będę wtedy skakał z radości, bo mam nadzieję, że nie dostanę tych zasranych pieniędzy, ale będę skakał z radości, że wreszcie ktoś pojawił się na świecie, który uwalił Microsoft. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich użytkowników Linuxa. Nie bójcie się, system nie gryzie, system jest bardzo przyjazny, ale wy też musicie coś od siebie po prostu dać. Pozdrawiam wszystkich. Piorun Burza Elektryk. Od 3 lat działający na Linuxie. Albo i więcej.